śpi.
Yeah.
tadarasa, asa, tadarasa, to sam zatańczy, raz, dwa, trzy. Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej i panią Agnieszkę Zając, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. A tego, co niegodne, pokraczne i chore, miraż nowoczesności niechaj nie zasłania. Wiersz Wandy Łomnickiej-Dulak dedykujemy wszystkim organizatorom, pomysłodawcom i uczestnikom, którzy przez 20 lat tworzyli charakter tego konkursu. Z życzeniami, żebyśmy zawsze chronili to, co najpiękniejsze w polskiej kulturze ludowej. A teraz już, najmilsi, posłuchajmy tych, którzy w tym roku zachwycili nas najmocniej. Do wysłuchania wiersza Jak się o mnie dawno kawalery biały poprosimy Dorotę, do zawyrecytowania, przepraszam, poprosimy Dorotę German, a usłyszymy w jej wykonaniu Jak się o mnie dawno proste ty nowiny biały. Miały. Jak się o mnie dawno kawalery biały. Jeden chciał za zonę, drugi pozazdrościł. Przecieć ja u ciebie więcej razy gościł. Co ci do mnie pukał?
zeby mnie osukał. Za niego mnie wysła, bo miał głupie zmysła. A cworty mi mówię w poniedziałek rano, z tobą się ozenie, moc bogate wiano. A piąty, Kasieńko, cy mnie będziesz chciała? Ja jestem bogaty, wszystko będziesz miała. A ja mu orzekła, czerwone jagody na ceśni, na wiśni, mam jednego Jasia, który o mnie myśli. Będzie mnie sanował, jak matka swe dzieci. Tyś, Franuś, złośliwy. Biłbyś mnie przecie. Idź ode mnie. Z Bogiem. Nie psuj sobie głowy. Posłuchaj se drugi. Ło mnie nie ma mowy. Bo ja mam jednego Jasia jedynego, który mi powiedział, że muszę być jego. Niech ze mi się skończą te moje kłopoty. O wszystkich nie myślę, pilnuję roboty. Józem obznajmiła z ceście mej młodości. Miałam na zeconych rozmaitych gości, bo o mnie słychali w całej okolicy. Panny zazdrościły Kaśce spod Łysicy. Raz 4-6, grupa A. Wystąpi teraz przed Państwem Patrycja Stachyra, która powie: oj, te kumy, te kumy. Zapraszam. Hobbit już jest w modzie. W dzień upalny, cyło chłodzie. Tylko kuma z kumu stanie, to już zole, już godanie. Tak się jedna z drugo zoli, co śni się, co ju boli, gdzie jest trzyko, a gdzie umie, tak się zoli kuma kumie. Wicie kumo, co wam powiem, źle coś u mnie jest ze zdrowiem. Strasny bóle mum czasami, tak mnie strzyko pod piersiami. Wczoraj u doktora byłam, dom zastrzyk, krople piłam. Lecz wum powiem, kumo drogo, jakoś nic mi nie pomogo. Tak se nieraz myślę sama, widać, trza do Abrahama. Co wy, kumo, ty zgodocie, jeste dobrze wyglądocie. Jotys, kumo, ze mnie zdrowo, i jak diabli ze mnie nerwowo. Jak my ból czasami w lizie, to mnie strasznie umie w krzyzie. Lec jo w likoch nie przybirum, zaros naftu się wycirom. I wum powiem, kumo drogo, jakoś zawsze mi pomogo. Bo najgorzy, wicie sami, jak się zadać z doktorami. Tak se kumy pletu, baju, gdy się z sobą spotykają. Klas siódmych, ósmych oraz gimnazjum usłyszymy tekst zatytułowany Szła matka. Z innych lat moim marzeniem... przepraszam. Szła matka. Szła mała, wychudła, pochylona wiekiem. Wiatr szamotał spódnicą, przenikało zimno. Drobne ramiona odziane w chuścinę kuliły się z lękiem. Jakby czuła winę, że żyje. Szła, szła, szła. Dokąd? Nie wiedziała. Ledwie krok za krokiem, po kałużach, błocie, przemoczone nogi w kolanach drżały. Sił brakowało je ciągnąć. Gięły się, ślizgały. Szła z sercem łomoczącym. Chora i zbolała, z opuszczoną głową.
Myśli pchały się, dudniły. W pomarszczonym ręku kij trzymała dla podpory. Klasy 1-3, a właściwie 0-3, bo takie też są. Zapraszam Hanię Pawlak, która powie nam tekst o Franku Traktorzyście. Haneczko, zapraszamy. Franek Traktorzysta. Nie wiem, czy zna ta kuchtu Franka? Traktorzysto jest u nas w kółku rolniczym. Powinniś tego znać, bo jego cała gmina i dalsze parafie znają. A w zakładzie mechanicznym od dyrektora do sprzątaczki wszyscy go znają. Prawda, że często tam bywa, chociaż dopiero czwarty traktor dla toś rozbił. No nie jego to może i wina, że taki zielony olbrzym rady se dać nie może z byle jakim zewkiem przy drodze, czy choćby z kapustów gruszką, co na miedzy stoi. Kiedyś godą z Frankiem, a on zły jak chrzan, powiado, wiesz co, kuń to kuń, zawdy lepszy od traktora. Myślę sobie, czy ty aby dobrze masz w głowie? Ale co się będę z nim sprzecała, niech mu tam będzie. A on mi tak powiado. Kuń by na gruszę nie wrosł, czy na inse drzewko. No i wicie, prawda, ma rację, dobrze gado. Ale rynkę do traktora to mo, jak zahamował, ta zapisało. A koła traktora w bruku się zaryły. Zaś traktor, jak do sklepu wlos bez chmunta, tak w chmuncie wylos. Bo futrynę razem z drzwiami zabrał na masce. Tego Franek już strawić nie mógł. Ledwo, bo ledwo, ale z tej budy wylos. Na czterech zaszedł traktor od psotka i zastykał na niego jak najwiksy we wsi pies. A ta bestia nawet ślipiami nie mrugnęła. Wtedy wycesył mu zęby, ale i tego się traktor nie zląkł. A było się czego bądź, bo Franek na przedzie miał dwa kły, a bestia zieluno nic. I nosem motorem podrygiwał. No i teraz sami osiądź ta, co lepsze? Kuń czy traktor? Dziękuję. Prosimy teraz Dominikę Wileńską, laureatkę wyłonioną z kategorii klas 4-6 z grupy B, aby powiedziała nam tekst Bronisława Pietraka, Jagata Bojcarka. Jagata Bojcorka. Jagata Gurgolino było największą bojcorku we wsi. Totys każdy się bał, bo zodne z rękowiny, wesele, kściny czy pogzyb bez języka się nie odbyły. A ze jeszcze potrafiła rzucać uroki i zadawać cary, totys nikt jej sprzeciwiać się nie śmiał. Po niektórzy to nawet o śmierć dla niej prosili, ale Jagata jak na złość wyglądała, wciąż cyrstwo i o umieraniu ani myślała. Kiedyś się dowiedziała o zmówinach stelmachowego Jaśka z Maryśku Stojakowu, przyrzekła se w duchu, że na głowie stanie, a do małżeństwa nie dopuści. A cóż to? Czy moja Małgośka gorsza? Ty sprzecie może być paniu majstrowu. Wypatrzyła kiej Maryśka, wybrała się z psepirku do Żyki. Tak i ona złapała deskę pod pochę, smaty, kijunkę i hajda nad Żykę. Niby też z praniem.
Przysiadła se łobok Maryśki i nóc jutrajlować pceruzne zecy. Jas w końcu zaceła kwolic telmachowego Jaśka. Jaki to psy stójny, a jaki mądry, a jaki zdały chłopak, wsyćko potrafi zrobić. Na przykład kijuneckie tak umy wyfiuką, że można cały dzień prać i pryska nie zrobi. A wodeniu po smatach można poliwać, jak we wzychniu. Maryśka z uciechu słucha tych kwolibów i serce z radości asi się ospływo. A wtedy Jagata powiada: tylko z drugiej struny chłopak nieszczęśliwy, niby łocy mo, ale cóż z tego, kij ledwo widzi. Sama widziałam, kiej chybluje deskę, to ma co cygładko. Maryśce jasna płać się zbiro, kiej słucha ty gadki, bo i mazenia przecie na nic. Psysła do domu i w płac, ze za Jaśka nie wyjdzie, bo puno ślepy. Żeby się przekunać, złapała motowidło niby do reperacji i pędem poleciała do stelmaśni. Kieju z obocu Jasiek tak zacun chyblować, ja z wióry jak stulski wylatywały. A on co rozręku, po maco, cydeska gładko. Wiadomo, jak to każdy stolas. Teraz Maryśka uwierzyła, że Jagata mówi prawdę. Łoj, dokucała ludziskom, dokucała. I była z tego rada, że to ona tak potrafi. A że była gdowu, to i gospodarstwo było opuszczone. I małgoszce się jakoś nikt nie trafią. Zło Jagata była strasznie, że małgoszce sykuje się na starą pannę. Totys, kiej Jantka Kowalowego zaceni swatać z błazejowu felku, no zgodać i odmawiać felce, za kogo ona wychodzi. Przecie ten Jantek jest ślepy, bo mu się psy w ogniu łocy popsuły. I kejkuje, to rosł dezy w zelazo, a 2-3 razy w kowadło. Felka, ja z ciekawości, posła do kuźni, żeby się przekunać. I znów wysło, że Jagata mówi prawdę, bo przecie Felka nie wiedziała, że kowale sztukają w kowadło do taktu. Choć chciała być panią majstrową, ale jak Jantek ślepy, to psecie za ślepego nie wyjdzie. Jantek, żeby strasznie rodzenić się z Felku, bo to dziewucha i psy stojno i nie bidno, to jun się wypytywać, czego go nie chce. Kiej się łowsyćkim dowiedział, namówił stelmachowego Jaśka i tak Jagatę wiecór w łopotkach łobili, ze jas potem kisała, kisała i na świętego Michała łot prowadzili Jagatę na miejsce wiecnego spoczynku ku uciesze wszystkich ludzi we wsi. Mam jeszcze młodzież, która potrafi mówić gwarą. W kategorii najstarszej wiekowo, czyli obejmującej szkoły ponadgimnazjalne, studentów i osoby dorosłe, usłyszymy teraz Agatę Adameczek, która powie nam utwór zatytułowany Kusak. Zapraszam. Roku, zawsze z dziada pradziada, od zmroku aż po północek, kusak w przysiołku. Wieczerza z trunkiem, muzyka z tańcem. Niech jeno trunek podgrzeje duszę, a krew się w chłopie naprawdę ruszy. To i obereć choćby z przyśpiewką, no i wtedy mu się podoba. A jak się dziadkom zechce pochulać, w majdaniach pójdą każdy ze swoją wedle zwyczaju po gospodarsku. Tak inaczej. Po chłopsku. Nie skąp dziś butów, przecie to kusak. Hulasz dla siebie, żeby się wiodło. Nie skąp dziś butów, hulaj do woli. Raźniej muzyka, to nie konopie. Grajcie mi głośniej, grajcie na len. Nie skąp dziś butów, jutro popielec
Wychulajże się, bo jutro post. Gusak w przysiołku z dziada pradziada od zmroku aż po północek, aż się pomęczą muzyki w graniu, aż nam ustaną zmęczone nogi. Słyszymy tekst zatytułowany Zielona Kraina w wykonaniu Macieja Radomyskiego, który jest uczestnikiem kategorii klas 4-6 grupy A. Zapraszamy. Krainą białe obłoki płyną, a mój dziadek przyklęka tam, gdzie krzyż i panienka. Czasem w dziadkowym sadzie Bóg robi wędrówki w tym ogrodzie magicznym, w którym papierówki. Pod zieloną jabłonką kred wznosi zamczyska w tym ogrodzie, gdzie ule i gdzie są mrowiska. Tutaj wszystko jest inne. Świat to pień orzecha. Deszcz to Boga płakanie, a świętością strzecha. Wiosenne słowa w ten wiosenny dzień przywoła nam Gabriela Kosek, uczennica z kategorii klas 7, 8 i gimnazjum. Gabrysiu, zapraszamy cię serdecznie. Cieszymy się, że kolejne pokolenie w rodzinie Kosków nam dorasta. Wozem w cztery koła jedzie wiosna na zakręcie blisko. Wchodzi w ludzi jak zboża w stodoły, jakieś święto, jakieś weselisko. Coś się wierci, coś się wydziera, pląta. Coś nadchodzi, drzewo szepcze drzewu. Radość siada na przydrożnych świątkach. Pożar bije z zakochanych dziewuch. Szary śpiewak spod błękitnej chmurki złotem sypie pożytnik w zagonach. Porykuje bydlątko z obórki. Rośnij łączko, łączko ty zielona. Zima kona, starucha w agonii. Sroka wrzeszczy nazwana złodziejką. Antek zagrał na starej harmonii. Dziadek napchał fajkę samosiejką. Wybielone, wygłaskane ściany. Zapach wapna po izbach się snuje. Już niedługo zagrają organy na świąteczną polską Alleluję. Idą słuchy, idą takie wieści, że aż nogi rwą się do oberka. Stary Maciej młodą babę pieści, stara baba na kiełbasę zerka. Nie wypowiem, co się na wsi dzieje. Pierś ogarnie, dłonie nie odrodzą. Ślepe psisko w słońcu łapy grzeje, a kaczeńce po mokradłach chodzą. Teraz do kategorii tych najmłodszych, klas 0-3. Kochani, wiosna przywoływana wielokrotnie tutaj. Słońcem nas obdarza, ale też sprawi, że niebawem wierzby puszczą soki. I z takich oto wierzbowych gałęzi będzie można strugać fujarki. Może to o takiej fujarce usłyszymy wiersz w wykonaniu Mili Król. Wiersz Czesława Maja, Graj mi fujareczko. Graj mi fujareczko po lesie, po gaju, a ja se zaśpiewam, siądę na rozstaju. Siądę na rozstaju. Będę se śpiewała, krasne wianki wiła. Tak mnie nauczyła moja matuś miła. Moja matuś miła. Graj mi fujareczko, graj mi o świtaniu.
moim kochaniu. Wieczornym chłodzie, to ja se zaśpiewam o swojej urodzie. O swojej urodzie. Dziękuję. Dziękujemy brawami wszystkim naszym fantastycznym wykonawcom. Przed nami laureatka kategorii klas 4-6, przepraszam, i grupa B, bo to było tak podzielone na A i B, tylu było recytatorów. I Barbara Barszczewska. Basia powie nam tekst Katarzyny Kracik, Zesłorocniok. Zapraszamy cię, Basieńko. Była rodzina bidno, dziecisków dużo, a syćko drobne jak owies. Było ich 11. Największą strapancjo mieli Maryśka z Franckiem, bo nikt im nie chciał dziecka do chrztu takim dziadom nieść, że to wstyd. Ledwie upytali takiego pijoka, ale kiedy 12 się urodziło, to już nie było co próbować pytać. Boli się, żeby dziecko bez chrztu nie umarło, i przemyślowali, żeby może chrzest był ważny, gdyby Franek sam go obniósł. Jako uradzili, Franek wstał, jeszcze się nie ozwidniało. Maryśka spała, on zerwał obrus ze stołu, poowijał dziecko i poleciał ku plebanii, żeby go nikt nie widział, i do drzwi pukał. Ksiądz się pyta, kogo ta Pan Bóg prowadzi tak w czas? To jo, Franek, za potoka, pytam dziecko ochrzcić. Cy chore? Dci ni. Ksiądz odmyknął. Pójdź się zagrzoć, za kiela się ubierę. A chciałby się spytać, cy ses będzie wozny? Z ja sam go będę trzymał, bo nikt mi nie chce. Zek bidny i ze siemię wstydzo. Ksiądz powiada, wozny, wozny. Idziemy do kościoła dziecko chrzcić, a potem przysłać na plebanie, wpisać do metryki. Dął Frankowi kielusek śliwowice na ozgrzywkę z gąsiorko i powiada, nic się nie turbujcie, chrzest ważny. Kogo Pan Bóg stworzył, to go nie umorzy. I powiedzcie Maryści, że drugiej takiej jak ona w całej wsi, a może i w Polsce nie ma, żeby takie piękne i duże dzieci rodziło. Franek podziękował i idzie ku chałupie. Maryśka już czekała, a on woła. Maryś, Maryś, dziecko ochrzczone. I ksiądz od chrztu nic nie wziął. A wiesz co powiedzieli, żebyście się w ogóle nie smuciła, bo drugiej takiej jak ty w całej Polsce nie ma, żeby takie piękne i duże dzieci rodziło. Wiesz co, Franek, ze drugiego takiego barana na całym świecie nie ma jak ty, bo się zesłoroczne dziecko ochrzcił, a ta biedacyna Latosia nie chrzczono. Myślę, kultury ludowej zaszczepi w tych najmłodszych sercach, to pozostaje z nami już do dorosłości, a potem się za tym dzieciństwem tęskni. I teraz właśnie taki tekst o powrocie do dzieciństwa powie nam pani Zofia Kozłowska. Pani Zofio, zapraszamy. Ach, gdyby tak jeszcze raz być małym, szczęśliwym dzieckiem, młodego mieć tatę i młodą mamę i w wiosce rodzinnej mieszkać, w chacie z przytulnym zapieckiem, gdzie słomianą zagatą otulone ściany darzyły ciepłem, spokojem, gdzie skromny, niewielki domek drewniany z sienią, komorą, kuchnią i pokojem. A latem po deszczu znów chciałabym biegać boso i z błota stawiać tamy i słyszeć z niedaleka swe imię,
kiedy ktoś woła mnie, dobrze znany. Skwarnym popołudniem biec na ściernisko, w zapaskę zbierać kłosy, które dziadkowi, gdy kosił zboże, umknęły gdzieś spod kosy. Maria klas 4-6. Aleksandra Gus opowie nam o tym, co robiły baby w kinie. Zapraszam, Oleńko. Roz, przyjechało do nasy wsi kino objazdowe i ponoć miał to być horror. No chciałam ja tego horrora na własne oczy obejrzeć. No i se posłam na niego i siadłam se blisko, aby lepiej widzieć. Za cenę się schodzić do remizy kobity, a i chłopów tyz było dość. Światło zgasło, jest się dobrze nie zacyno, a tu wchodzi kierownik tego kino i powiada: Szanowne panie, jeden z mężów obecnej tu pani grozi mi, że rozwali kamerę, bo świnie głodne, krowy ryco, a i un sum 3 dni nic nie jod. Tej pani, który się to tycy, niech wyjdzie tylnym wyjściem. I wiecie, co się okazało? Jak światło zapalili, to ani jednej kobity w remizie nie było. A ja, jak se przypomnę tego horrora, to z głową pod piezynę włazę i do kina nigdy nie pójdę. No, prawdę nie pójdę. Teraz usłyszymy o takiej postaci, która jest lubiana, ale chyba częściej mniej, ale na pewno nigdy nie jest obojętna. Nie ma to jak teściowa. Usłyszymy to w wykonaniu Moniki Pawliny. Dziś się ludzie w mieście martwią. Ja zmartwienie to mam z głowy. Bo jak czego mi brakuje, to ja jadę do teściowej. Bo teściowa na wsi mieszka. Da jajeczków, kaszy, mąki, kurę włoży do woreczka. I tak w mieście życie leci. Ja nie boję się odnowy. Cały tydzień w mieście mieszkam, a w niedzielę do teściowej, bo to anioł, nie kobieta. Nie ma to, jak ma teściowa. Dba tak o mnie, jak o syna. Świnkę dla mnie też uchowa. A jak prosiak już urośnie, podzielimy na połowę. Jak połówkę swą zabieram, no i wszystko mam już z głowy. Uczestniczek i laureatek tegorocznego konkursu to Natalia Mazurek. Zapraszam cię, Natalko. Chcemy posłuchać w twoim wykonaniu o wiejskim życiu. Wiejskie życie, gdzie stodoła, chlew, obórka, piesek strzeże tam podwórka. Gdzie panuje gwar i hałas, wszyscy chcą coś mówić naraz. Kurka gdacze, kaczka kwacze, a ta mała Zosia płacze, że uciekła jej z podwórka ulubiona biała kurka. Ścieżka tam prowadzi wąska, a przy ścieżce stoi gąska, która bardzo siedzi w złości i gęganiem płoszy gości. Napuszają się indyki, że zbyt głośno ryczą byki. Krowy pasą się na łące, obok skaczą dwa zające. Gdzie już od samego rana słychać głośny bek barana. Świnki się taplają w błocie, koza trawę je przy płocie. W polu słychać śpiew skowronka, dużo kropek ma Biedronka. Wokół łąka, pola, las, tam spokojnie mija czas.
Nieopodal płynie rzeka, szum słychać już z daleka, więc słuchajcie, moi mili, nie zwlekajcie ani chwili. Zapraszam was na wycieczkę, gdzie wieńskie zwierzęta poznacie troszeczkę. My, takiej prostej, chłopskiej, ale jakże prawdziwej, a tymczasem, kochani, zbliżamy się do końca, bo oto przed nami ostatni uczestnik naszego koncertu laureatów, Jakub Walaszek, w wykonaniu którego usłyszymy tekst Kazimierza Maurera Skrócone portki. Walerku Wojtek to je tako chłoporobotnik, a o chłoporobotnikach to godaju, że jak się na wsi na gospodarce narobi, to se jedzie do miasta do roboty łot pocuć. To i Wojtek przystał do mularzy i dzień dnia do roboty do izdzo. Nie powiem, bo to zarobi tego grosa na budowie i byłaby pociecha w chałupie. Ino za często lubi sobie gordził łoliwić. Ale roz się jucha łosuką. Wrócił do chałupy późno nocu, napity jak bąk. Wszystko już spało, ale jego susyło. Ryzyna jego w przystawce zawsze miała sogą z czarną kawu. Ech, jak się dorwał, to z półgara wydoił, a smu się pomy wokło zęby opar. A co się potem pokazało? Zewziął sagą nie z kawu, ale z pomyjami dla świnioka. Pluł potama pluł. A na drugi dzień wieprzek bez picio stoją. Kej znowu wracał z roboty, ubranie nowe przez ramię przewiesunę, ale ledwo co się przez furtka wtocuł, kobita poniosło. Jak zacnie na niego pomstować, a on na to. Nic nie godoj. Dostałam dzisiaj nowy garnitur robocy, to trzeba go było łobloć, żeby się dobrze nosił. Ale portki są na mnie o jakie dwie piandzi za długie, to my ich skróć. Popatrzyła na niego jak pies na ziabę i powiedo. Niech ci tam skrócu, gdzie ześ wódkę chlął. Nie to nie, łaski nie potrzebuje. Cisnął portkę na poręcz krzesła, walnął się na łóżko i se śpi. A mają taką córeczkę ze sesnoście lot. Popatrzyła sobie na ojca, zol mu się jej zrobiło i poprosiła mamę. Mamo, a zlitujcie się i skróćcie mu te portki. Nie chcę sum skróci. Zabrała się i posła do sąsiadków. A córka z litości łopciana portki o 30 centymetrów łobrumbiła i posła na wieś do kulezunek. Matka wraco, patrzy, stary rozkrzyzowany lezy. Harca się łusko trzęsie. Litość już Diana. Pomyślała sobie, jak łód będzie wyglądał w za długich portcynach w robocie. Wzięła portki, łopciana łod dwie piandzi, łobrumbiła i posła spać. W nocy Wojtek się budzi, portki jak lezały, tak lezu. Ale juchy te baby, portków jam się skrócić nie chcę. Łaski mnie trzeba, sumsa skrócę. Wziął portki, skrócił od dwie piandzi, już nawet nie łobrumbią, tylko posedź spać. Rano się budzi, a tu już się rozwidnio. Jak się zerwał, łocy ino przetar, złapał garnitur pod pacha i poleciał do roboty. Po robocie wraco zły jak krzun,
ale nie pijany. Kobieta tak na niego popatrzyła, ale nic się nie odezwał. To u nas zacyno. A co to się tak do chałupy wchodzi? Ani pochwalony, ani dzień dobry, jak do łobory. A on na to. Tak, ścierwa juchy, harcerzaś ta ze mnie zrobili. Kto chciałby od nas przejąć pałeczkę? Wobec tego prosimy o jakiś znak od organizatorów. Co dalej? Ponieważ nam się już skończyło. Bo to już jest chyba ten czas, kiedy należy się podzielić z decyzjami komisji wszystkich grup. Tak? Zapraszamy. Szanownych gości, zapraszamy pana Michała Zająca w imieniu wójta gminy Borki, pana Radosława Sała.